Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do kolegi Tomasza Rumińskiego. Przyjechaliśmy do niego, bo zabieramy tutaj gołębie. Teraz mamy 10 sztuk. To są gołębie, które wieziemy do dwóch gołębników z naszej Ligi Gołębi Pocztowych, Polskiej Ligi Gołębi Pocztowych. Cześć Tomek, widzimy tutaj Tomka na pierwszym planie. Trochę czekaliśmy, bo Tomek, rzetelny hodowca, od razu nam rodowody wypisał, a przy okazji sobie możemy popatrzeć, jak trenują te gołębie. Co to są za gołębie, co trenują? To są samice, ale to jest chyba 2,5 godziny. No właśnie tak widzę, bo kiedy my dojeżdżaliśmy, patrzyliśmy, one nad drogą latały, ja mówię od razu, no zdarza się, ale popatrzmy, jak tam loty idą tobie? Na razie lotów nie ma u nas. No właśnie się dlatego nie pytam. Zapowiada. Nie zapowiada, no zobaczymy. Dlatego takie jak możemy możliwość popatrzeć, jak właśnie trenują przy gołębniku. No i miejmy nadzieję, że właśnie te gołębie, które tutaj mamy przygotowane, one będą na lotach, bo te loty się tam odbywają, gdzie je wieziemy, bo jedziemy do Opola, do Patryka Wróbla i do... Nie, to ja myślę też właśnie do kolegi Krzysia Mrowieca w Jeleśni. Ale przy okazji przypomnijmy, bo Tomek też ma tutaj wprawdzie nie za dużą drużynę, gdyż on ma tutaj swoją liczną, że tak powiem, rzeszę gołębi młodych, które trenuje, ale tutaj my przywieźliśmy też Tomkowi wcześniej już gołębie z innych hodowli pochodzące. Powiedzmy Tomek, ty pamiętasz jakie, czy nie? Zobaczymy, no powiedz. 5 Lika Kusterca, tak? 5 od Wojtka Henderka, 5 od Jurka Koźlika i 3 Jewgeni Gudza. Tak. Tak, to właśnie te gołębie. Czy są wszystkie, czy już jakiś zginął? Są, czyli mamy na szczęście, na razie szczęście dopisuje, oby z niej zapeszyć, no będziemy sobie je obserwować. Także na razie dziękujemy, a tutaj powiedzmy, bo ja tu patrzyłem, to są gołębie na obrączkach specjalnie innego oddziału, tylko dwa są na oddziału 0326 i to są ze złotej pary, widziałem, po synie wnuczki złotej pary, natomiast pozostałe są na obrączkach o numerach 08. No ale to nie przeszkadza niczemu, rodowody do nich mamy. Za chwilkę zabieramy, jest dzisiaj ciepło, czwartek, już byśmy ich pocztą nie wysłali, a my jedziemy, jeszcze chcemy odwiedzić dzisiaj właśnie Patryka Wróbla, Leszka Pielesiaka, tak po kolei Krzyśka Mrowieca w Jeleśni, Mrowcy może już mówmy, bo on tam chce Mrowcy, Krzyśka Mrowce i jeszcze pojedziemy sobie do Jana Bocheńczaka. Także po drodze będziemy też jeszcze jakieś gołębie zabierać, rozwozić. No i zachęcamy wszystkich do wchodzenia tutaj na stronę polskaligagolebi.pl. Tam można zobaczyć, jakie gołębniki mamy. Ja tylko jako ciekawostkę jeszcze powiem, o tutaj zobaczmy, te gołębie latają. Mamy właśnie, czekamy teraz na informację od księdza Piotra Nowosilskiego z Żytomierza, bo wysłaliśmy mu gołębie na początku tygodnia. I myślę, że już mogą dzisiaj dotrzeć do Żytomierza. On nam film krótki, mam nadzieję, że przyśle. Zobaczymy sobie, jak on tam ma. A my się postaramy go w miesiącu chyba czerwcu odwiedzić, jak już... No ja będę miał ten komplet szczepień i będę mógł jechać tam sobie na Ukrainę. Także tam podejrzewam, że z jakimś kolegą podjedziemy zobaczyć, jak tam wygląda. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.